Na najwyższym progu na portalu Patronite można w ramach podziękowania zlecić mi konkretny temat odcinka. W tym przypadku, to co zainteresowało jednego z patronów, to są pasiaste koszulki. Pasiaste koszulki, które tradycyjnie i od dawna noszone są przez rosyjskich żołnierzy, i były noszone przez radzieckich żołnierzy. I pytanie brzmiało, skąd one się wzięły. Zacznijmy od samego wstępu, czyli taka koszulka w paski po rosyjsku nazywa się tielniaszka. Od słowa tiela, czyli ciało, ponieważ ona po prostu, niezależnie od tego w jakim jest wariancie, z długimi rękawami, bez rękawów, ma być tą pierwszą warstwą przy ciele. Oryginalnie i generalnie się przyjmuje, że ona powinna do ciała przylegać. W tej chwili się ją robi z takiego materiału, często który jest miły i ciepły od wewnętrznej strony, żeby po prostu się to dobrze nosiło. I to jest ta pierwsza warstwa umundurowania przy samym ciele. Jako że ta koszulka była tradycyjnie noszona w armii radzieckiej jeszcze, w Armii Czerwonej, we Flocie Radzieckiej, przede wszystkim we Flocie, ale o tym za chwilę, to ona do dziś jest spotykana w różnych armiach, na przykład w Kazachstanie, w Białorusi. Do pewnego czasu ona była używana na Ukrainie, jednak z tego co czytałem to Ukraina odchodzi od Dzielniaszki w Paski. Na przykład, czytałem, że parę lat temu pojawił się nowy wzór umundurowania dla wojsk powietrzno-desantowych, które tradycyjnie były kojarzone z tymi koszulkami w Paski. A w 2019 roku był taki mikroskopijny skandal w rosyjskich mediach, ponieważ pojawiły się w internecie zdjęcia z zaprzysiężenia kadetów Akademii Floty, Akademii Morskiej Ukrainy i tamci marynarze występowali właśnie w czystych, białych koszulkach, bez tych pasków. W związku z czym część rosyjskich komentatorów narzekała, że no tak oni chcą mieć wszystko zupełnie inaczej niż w Rosji, byle by było inaczej niż w Rosji, i ich tradycja i nasza wspaniała Druga wojna światowa i nasi dziadkowie, którzy w tych koszulkach to ich w ogóle nie obchodzą. I ja akurat tutaj Ukraińców po roku 2014 w pełni rozumiem i to odcinanie się od Rosji w momencie, w którym rosyjscy żołnierze zajęli część terytorium no, jest zrozumiałe, nie rzucimy kamienia, prawda? No, ale wróćmy do tego, skąd się wzięła tilniaszka pod koszulę, czemu był w paski. Przede wszystkim to jest coś związanego z flotą, i to nie jest coś, co się pojawiło w Rosji, to nie jest rosyjska tradycja. Otóż, jak podają artykuły na ten temat, choć to nie jest bardzo pewne, już marynarze w XVII-XVIII wieku, w czasach żaglowców, Ubierali koszule w pasy, naszywali sobie pasy po to, żeby być lepiej widocznym. Marynarze w tamtych czasach nosili koszule wykonane z tego samego materiału co żagle i w tym samym kolorze co żagle, w związku z czym byli słabo widoczni na tle żagli, co mogło prowadzić do wypadków. Z drugiej strony, jak wpadali do morza, to jeśli by na przykład byli ubrani w ciemno, w ciemne ubranie, to byliby słabo widoczni w tym morzu, jakby ktoś chciał wyłowić czy na tle morza, w związku z czym taka koszula w pasy, która była częściowo... Ciemna niebieska, a częściowo biała, była dobrze widoczna i na tle żagla, i na tle wody. Taka jest teoria. Czy to jest w pełni prawdziwe, trudno powiedzieć, ale brzmi sensownie. Natomiast pierwszym krajem, który miał wprowadzić oficjalnie taką koszulkę do wyposażenia, do umundurowania floty, była Francja i to był rok 1858. Stąd się pojawiła nazwa koszula bretońska. Zresztą ta koszulka była używana nie tylko przez żołnierzy, ona później stała się elementem mody. Na przykład Jean Paul Gaultier lubił tego typu bretoński wzór, te bretońskie paski, i promował to jako takie ubranie na co dzień. Później taki wzór przyjęli Holendrzy, natomiast Rosjanie w tym czasie, w drugiej połowie XX wieku, modernizowali swoją flotę i w 1874. Przyjęli nowy wzór umundurowania dla marynarzy, wykorzystujący właśnie ten holenderski wzorzec. I w ramach tego pojawiła się między innymi właśnie ta tielniaszka, czyli paskowana koszula. Przy czym, w flocie rosyjskiej już wcześniej taka koszulka była do pewnego stopnia modna, ale nieoficjalnie pojawiali się ludzie w takich koszulkach. Natomiast od 74 roku ona stała się czymś oficjalnym, i pojawił się w tym momencie nawet. Taki pełny oficjalny opis, jak ta koszulka powinna wyglądać. Miała być koszulą z dzianiny wełniano-bawełnianej, kolor biały z niebieskimi poprzecznymi pasami. Przerwa między pasami miała wynosić jeden werszek, czyli około 4,5 cm. Natomiast pasek niebieski miał być szeroki na ćwierć werszka. Przy czym tutaj się pojawiła oficjalna interpretacja, że te kolory biały i niebieski miały odpowiadać fladze. Andriejewski flag to była oficjalna flaga rosyjskiej marynarki wojennej od czasów Piotra I, czyli praktycznie przez całą historię rosyjskiej marynarki wojennej. Z czasem pojawiły się pasy w różnych kolorach, różne fragmenty carskiej floty miały mieć różne kolory tych pasów. Zaczęła się także produkcja masowa tjelniaszyk w zakładach Kirstena, który później przemianowano na fabrykę Krasnojeznamia po rewolucji. W tym momencie, czyli w, przed rewolucją październikową, w trakcie rewolucji październikowej, to była koszulka floty. Stricte. Ona się kojarzyła przede wszystkim z marynarzami. I w czasie rewolucji październikowej w Petersburgu marynarze floty bałtyckiej odegrali bardzo znaczącą rolę. Oni brali udział zarówno w samym. Przewrocie wojskowym, który później przeszedł do historii jako po prostu rewolucja październikowa. Oni brali udział w szturmie na Pałac Zimowy, który został później rozdmuchany w celach propagandowych. Tam był film Eisensteina i tak dalej, i tak dalej. Oni brali udział w wojnie domowej. Tam było też parę lat później antybolszewickie powstanie w Kronstadzie. Także oni się kojarzyli z tymi wydarzeniami. Ci marynarze w tych charakterystycznych czapkach z. Pasami naboi, przewieszonymi przez pierś. I w tych tylniaszkach byli swojego rodzaju ikoną rewolucyjnych wydarzeń. Później, podczas II wojny światowej, czy też Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, marynarze także brali udział w walce, przy czym w dużej mierze w walkach na lądzie. I istnieje taki swojego rodzaju mit, że ci ludzie byli bardzo sprawni w walkach, że Niemcy się ich bali, że jak widzieli te pilniaszki, to że się bali tych marynarzy. Nawet słyszałem takie zdanie od historyka, który twierdził, że są dokumenty, nie udało mi się do nich dotrzeć, ale że są dokumenty, według których dowódcy wojsk lądowych prosili dowódców marynarki o przysłanie im ich marynarzy do walki, a przynajmniej przynajmniej tych koszulek, żeby oni też mogli iść do walki w tych koszulkach, których Niemcy się bali. Nawet pojawiło się takie zdanie, które lubią Rosjanie powtarzać, jest nas mało, ale jesteśmy w tielniaszkach, czyli jest nas mało, ale jesteśmy tacy dzielni i damy radę. Ile jest w tym prawdy, a ile w tym jest mitu, tak jak w przypadku 28 panfiłowców z odcinka z zeszłego tygodnia, trudno powiedzieć. Na pewno podczas wojny się rodziła masa takich mitów, i zawsze, kiedy słyszymy, że Niemcy się kogoś strasznie bali, czy Rosjanie się kogoś strasznie bali, że to był jakiś postrach i tak dalej, to można to podzielić przez pół. Przede wszystkim dlatego, że duża część tych walk odbywała się na dużej odległości. Jak Kałasznikow po II wojnie światowej budował swój karabinek. AK-47, to on wtedy zbierał doświadczenia z II wojny światowej i mu wyszło, że większość starć ogniowych pomiędzy piechotą odbywała się na odległości 300-400 metrów. Z, z tej odległości, dostrzeżenie, czy ktoś ma białą koszulkę ubrudzoną błotem, pyłem i tak dalej, czy białą koszulkę w niebieskie paski ubrudzoną błotem, pyłem, krwią i tak dalej, raczej jest dość trudne. Więc. To wszystko zaliczę do mitologii II wojny światowej, niemniej jednak tylniaszka nabrała jakiegoś takiego kultowego statusu. Ten kultowy status sprawił, że później w latach 50. wojska powietrzno-desantowe zdecydowały, że też by chciały. Też by chciały chodzić w tych tylniaszkach. Tam się pojawiła cała opowieść, to opisywał w książce bracia Daroniny niejaki Lusznikow. On opisywał tam, że podczas ćwiczeń w jednej z jednostek desantowych w Związku Radzieckim dowódca doświadczony spadochroniarz, taki prawdziwy weteran żołnierz postanowił, że jego żołnierze spróbują jako pierwsi w historii skoczyć ze spadochronem i wylądować w wodzie, na jeziorze, żeby udowodnić, że możliwy jest desant na wodę. I on najpierw sam skoczył z paroma oficerami, żeby to sprawdzić, a kiedy im się udało, to kazał swoim ludziom skakać. Oni skoczyli do wody i to miał być pierwszy w historii desant spadochroniarzy na wodę. I w ramach y, takiej nagrody dla tych ludzi, którzy skoczyli do wody, im rozdano zupełnie nieformalnie, wbrew regulaminowym, y, te właśnie marynarskie tylniaszki. Bo skoro skoczyli na wodę, to byli spadochroniarzami morskimi. To miało dać początek takiej właśnie tradycji, że Żołnierz powietrzno-desantowy, kiedy skakał do wody pierwszy raz w czasie swojego szkolenia, to dostawał tylniaszkę. Ale chcieli to też jakoś zalegalizować wprowadzić do regulaminu, że to jest ich fragment ubioru. Faktycznie tam był taki dowódca wojsk powietrzno-desantowych, Margielow, który w tych latach 50. i 60. -tych długo walczył o to, żeby pozwolono mu wprowadzić na umundurowanie jego żołnierzy właśnie tylniaszkę. Oczywiście temu się bardzo sprzeciwiał główny admirał floty, niejaki Garszkow. Jest taki okręt, admirał Garszkow, chyba jeszcze pływa w tej chwili. Oni się długo kłócili o to, czy im wolno używać tych koszulek w paski, czy nie wolno. W końcu stanęło na tym, że wolno, niemniej jednak zmienił się kolor. I marynarka miała nosić swoje tradycyjne biało-niebieskie, a wojska powietrzne desantowe biało-błękitne. Czyli też niebieski, ale trochę jaśniejszy, taki jak niebo, więc żeby pasował do wojsk powietrzno desantowych. Później zaczęły pojawiać się kolejne kolory, i w tej chwili mamy ich dość sporo różnych. Na przykład żołnierze, którzy pływają na okrętach podwodnych i służą w piechocie morskiej, mają czarne paski na tylniarzce. Pogranicznicy, zielone. SPECNA z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ma czerwone. Czy tam karmazynowe, czy jak oni to nie nazywają, natomiast specna z FSB i pułk prezydencki ma habrowe, wasilkowe. Je. Natomiast MCS, Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych, tacy ratownicy, mają pomarańczowe paski na tylniaszkach. Dziś jest więc to element ubioru nie tylko mm, marynarzy, ale żołnierzy z różnych formacji w Federacji Rosyjskiej i poza nią. Ale tak jak mówiłem, ta tradycja jest tradycją raczej zachodnią, francuską, holenderską i ogólnie rzecz biorąc marynarską. A że w tej chwili stało się to rodzajem dla Rosjan symbolu ich sił zbrojnych, a wszystko, co Rosjanom kojarzy się z siłami zbrojnymi, jest traktowane poważnie, to stało się to stałym elementem ich kultury. Taka porada praktyczna, jeśli kiedyś zobaczycie w Rosji tłumy takich właśnie krzepkich facetów w tych tylniaszkach, chodzących po ulicach, kąpiących się w fontannach, to znaczy, że prawdopodobnie tego dnia jest Dzień Wojsk Powietrznych Desantowych i najlepiej takich ludzi po prostu jakoś wymijać. Oni lubią się napić, lubią się zachowywać hałaśliwie. To ich święto, ich sprawa. Tylko po prostu ostrzegam, że jeśli będzie taka sytuacja, to warto mieć świadomość, że może po prostu dobrze jest się wybrać w jakiś teren, gdzie jest mniej placów i fontan. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału i do zajrzenia do linków na dole. Tam znajdziecie oczywiście mojego patroneta PayPola i nasze podcasty, w których co tydzień komentujemy bieżące wydarzenia z Rosji.